Dzięki. Tak jak wam pisałam wcześniej. Napiszę w odcinku wcześniej. Tak, dokładnie. Mamy ich tak troszkę, nie widać. Albo widać. Tak to widzicie. No i mamy 3 opakowania ciasteczek. Awaryjne. Które się trochę rozpadły. W podróży. Były te turbulencje na oceanie. Dokładnie. I się trochę rozpadły. Więc najpierw je przetestujemy. To przetestujemy najpierw te. I te ciasteczka, których jest najwięcej, to były takie ciasteczka z czekoladą i z piankami. Z tego, co przeczytałam po angielsku. Amerykańsku bardziej. Ja sobie myślę, że to nie był zaawansowany język. Dobrze. Czyli jak my tak sobie... Dobra, weźmy jakiś kawałek. Więc wyglądają one po tym wszystkim tak. Tak trochę... O, okej. I je spróbujemy teraz. Ja już je jadłam, więc... Ale te pianki... Tak, tak. Bardzo... To nie smakują jak pianki. A tak bardzo sklejają. Aha. Okej. To są jakieś ciasteczka skautów. Dokładnie jakichś dziewczynek skautowiczków. Które są skautami. I pieką pianki, z których są te ciasteczka. I rzeczywiście jest tam kremowa czekolada i roztopiona pianka. Też mogą być takie polskie, takie herbatnie z czekoladą, tylko to takie bardziej klejące się. Takie i też słodsze. Dobra. Teraz mamy jakieś... A, dobrze. To na 10 punktów. Właśnie, to... Ja im przyznaję 5,5. Ja szaj, bo mi bardzo smakuje. Bo lubię słodkie. Dobra. To teraz jakieś ciasteczka. Ciasteczka prawdopodobnie maślane. Więc nie będzie nic... nie będzie jakiejś różnicy smaku według mnie, niż w tych polskich. Mogę wcelować. Są bardziej zbite. Mhm. Ale tak to smakują tak samo. I bardziej maślane. No, niż... Bardzo bardziej takie maślane, ale takie słodkie maślane. Są bardziej... Dobrze. A, teraz to ten. Nie, to 4 takie. No, takie nie zaskoczyły mnie. Więc... Właśnie, nie też. I tutaj są kolejne ciasteczka. Które miały być wandami. Ale się, no, jak wszystkie inne rozpędzają. Nie, no nie wszystkie. Znaczy, no jak te ciasteczka. Inne. Nie masz tu ciasteczek. No dobra. No nie, ciło. Mówiliby, że mam zdjęcie, jak wyglądały wcześniej. Tu masz kina. To po krótkiej przerwie do was wracamy i wracamy po krótkiej przerwie i mamy takie gumy Airheads Perfect English Perfect English i to są jak te takie wiem, kiedyś były sprzedawane w aptece, teraz są fruty, to się nazywa. I mamy parę smaków. Pomarańczowy, blueberry, boże, wiśniowy, arbuzowy, winogronowy i Mr. Right. Nie wiadomo, co to jest, więc je zjemy. A pokaż, jak to się pisze. Mystery. Bo to jest... White Mystery. No, bo to jest nie wiadomo, jaki to smak. Ty, to może to na koniec. Miś wieczoru.
Dobra. Nie wiadomo jaki. Może zacznijmy tak, jak to ułożyliśmy. No, nie, w kolorach tęczy. O, ale w Amelii kolory tęczy. O, jakie mają kolory. Ale mają nasycone takie. Takie sztuczne, ładne, patrzcie. Widzę, że tam dodali barwy. No, widzicie, jestem taki mocno czerwony. A jaki to jest? To jest cztery? Mhm. To może być dobre. Ja w ogóle lubię wiśnie w słodyczach. To nie ma podziału, tak? No. To jest minus, że właśnie te nasze fruty mają podział, a to nie ma podziału. Trzeba sobie samemu dzielić. W ogóle... To jest dobre. Takie nie do końca, ale mogą być. Jak takie leki, taki syrop wiśniowy. Tak. Pamiętam go. 9 na 10 daje. 9? No 9, później sam. Okej. No to ja mam 7. Bo nie lubię leków owocowych. Ale później sam. A ty? Zjedzmy. Teraz pomarańczowy. Mleko pomarańcze też uwielbiam. Okej. Okay. Agnieszka grzelak nie lubi. Widzicie, pomarańczowych słodyczów. Słodyczów pomarańczowych. Oczywiście. To też ma taki mega nasycony kolor. Nie wiem, czy ukazać. Tak. Kamera to oddaje. Nie oddaje. Pyszne. No, bardzo, bardzo intensywne smaki mają. Mają 9 gram cukru. Na zielę. Ile ten dajesz? O, 16 gram. I mają 60 kalorii. Chyba jedno. Więc to trochę dużo. Ale czekolada ma więcej. Ile? I tak trochę bardziej smakują, mam 7,5. No. Ja bym mi dała 9,1/4. Dobra. No, żeby mi do czego wskazać. Teraz arbuzowe. I jestem bardzo ciekawa tego smaku. Ja lubię arbuz. Znaczy, ale ja nie. Właśnie tak lubię, lubię, bo nie lubię. Więc ja wiem, czy te mogą mnie smakować. No ale. Daj mi się zaskoczyć. O, ten się najłatwiej łamie. Znaczy, dzieli. Taki typowy sztuczny arbuz, taki. Ale bo tak lubię, że go nie lubię. Nie, ja go nie lubię. Chociaż tamte było wiele lepsze. No. Temu piąteczka. Ja mu dam. No. Słabe 5. Teraz blueberry. To też może być dobre. Czego dam? Ale te w ogóle wszystkie mają takie kolory. Gabej, nie gabej. Nie ma glutenu, to nie ma. Jak to się uczyni na gluten, może to spokojnie jest. Uwielbiam. Ja uwielbiam ją. Ona tu jest. I żuje się. Mi bardzo smakują. No. 8. 9,5. Winogrona też nie zawsze lubię. Ja lubię bardzo w słodyczach. Mogę wolić zielone, czy takie, nie wiem, te fioletowe? Znaczy te czerwone winogrona. Tak, ja wolę czerwone.
Ja też, bo są większe zazwyczaj. Są słodsze. Nie mają pesta jak zazwyczaj. Znaczy, mają są słodsze o wiele. Jak Fanta. Mm-hmm. Ma pomadka Fanty. Mm-hmm. Tak samo pachnie. Kiedyś, bo takie mają pomadki fantowe. Takie. No ale smak nie jest za dobry. Zapach jest ładny. Smak nie. Ja bym dała 6. No, 6. Myślałam, że będzie to coś więcej. Teraz tu. Mi wieczoru. No, jest biały. Smak, zagadka. A żeby będę mógł się dowiedzieć, jaki to smak? Po składnikach można zobaczyć. Tak, nie wiesz, zrzutki z całego tygodnia. No, zrzutkę jest. Jest najbardziej tłusty. O tak, taki gający się. Po prostu owocowe. Nie ma tak mocnego tego smaku. Jest taki smak. Nie pamiętam, jak się nazywa. Takie. Jakby taki słodki melon, jakby w słodyczach. Ja znam ten smak. Ja też go znam. Jest taki słodki kwasek. No. Ale dobrze, ja mu dam 8. No, tak 8. No, więc mi... Hertz. Mi najbardziej smakowało chyba blueberry. Albo to, nie. Mi bardziej ta jagoda. A co, czemu ja dam 9,5 temu właśnie? No. No i też jagoda smakowała. To nie jest jagoda. No, znaczy to jest rybowe jeżyna. To jest blue raspberry, a nie blueberry. A, blueberry? Raspberry. No to jeżyna, przepraszamy. Co ty czytać, nie umiesz po angielsku. To jest mistrz. Ten jest najgorszy. Możemy go ułożyć. Ten jest ostatni. Później ten. Później... Nie, ten. Potem ten tajemniczy chyba. No. Później ten, według mnie, i pomarańczowy. Tak. Chyba tak samo. No. Więc teraz będzie krótka przerwa. I wracamy za chwilkę. Pa! Jesteśmy po krótkiej przerwie. Więc mam zdjęcie, jak wyglądały te ciasteczka na opakowaniu przed przesyłką. Więc tak wyglądało opakowanie. Czekajcie. O, będzie raczej jakoś lepiej widać. Okay. Chyba widzicie. O, jest. Widzicie takie pandy? No. Okej. Okay. I one też smakują jak takie zwykłe ciasteczka polskie. Takie dla dzieci, nie? Mhm. Więc też mnie jakoś nie urzekły, więc 4 na 10. Nie, to było lepsze niż tamte, ja im dam 5. Nie, 4,5. Dobra. Definitywnie. To teraz przechodzimy do M&M'sów. I zjedzmy najpierw ten z masłem orzechowym. Ja ogólnie lubię masło orzechowego bez niczego. Tak samego w sobie jadłam i mi nie smakowało, więc... Nie sądzę, żeby to mi smakowało. No, też ale... samo masło orzechowe nie smakuje, ale na przykład z jakimiś słodyczami to już co innego. Nigdy nie jadłam ze słodyczami. Ja nie powiem. Nie! Serio? Dobra. A czy smak ma w nim? Chyba nie. Nie. Dobrze, to weźmy to, najbardziej kolorowe. Są większe w ogóle. Są większe od takich normalnych i mają takie drobinki, ale ich niestety nie widać. Na twoim bardziej widać. Na tym żółtym widać. No, co zobaczycie? O, na żółtym najbardziej widać. No, takie kolorowe drobinki. Ale to ja przegryzę.
masło. O nie, czuć masło trochę. Mhm. Jest to takie masło orzechowe, które smarujecie na kanapkach. Albo to na bardziej słodkie są masło mi smaruje. Ale są bardzo dobre. Mi bardzo dziękuję. Ale to dobre, po jakimś czasie w ogóle czuć to masło orzechowe. To nie tak od razu. Tylko musicie się wczuć po prostu. No i teraz mamy takie śmieszne opakowanie. Ja też wiem. No, takie wielkanocne bardzo. One zostały wysłane, wszystkie te słowa życzenia dawno przed Wielkanocą. Dlatego... Dlatego... Są wielkanocne niektóre rzeczy. No nie wiecie. Czekajcie. Krótka przerwa. Po krótkiej przerwie. I... Są to takie małe opakowania. Takie zwykłe. Nie będziemy ich próbować, bo smakują... Tylko zauważyłeś, że na drugiej stronie na odwrót? No, jest tutaj... Tak jakby... Na odwrót. O, do góry nogami. Ale nie będziemy ich próbować, ponieważ smakują jak zwykłe polskie. Tylko, że są z wiatraszkiem. Dokładnie. Ej, głośno. No, teraz spróbujemy moich ukochanych... Uma. Rizersów. Rizersów? O, to są jakby takie niby ciastka, niby batony, właśnie z masłem orzechowym. Nie jadłam ich. Jestem dziwna. One też się robi. Ale one się roztopiły jak czekolada wcześniej, więc... Ale patrzcie. Ale mniej więcej mają swój kształt. Folia. Okej, są... To są... Okrągłe były. No, były jakby takimi... w takich foremkach na babeczki. Czekolada w samym sobie jest mega słodka. Mhm. Wybrałam sam tą czekoladę. Ale mi bardzo smakują, bo to masło orzechowe jest właśnie takie... też fajne, słone, orzechowe, nie tylko słodkie. Smakują ci? Nie za bardzo. Nie, nie są złe. Ale bardziej ci smakują niż tamta? Ty. Znaczy, ty to był, te od skautów to w ogóle nie czułam tego masła orzechowego. A nie, nie, sorry. To nie było. To nie to, sorry. Pomyłka. Te MMS-y, jajka. Tutaj jest więcej tego. Mhm. Więc jeżeli ktoś woli masło orzechowe, to jest to niego lepsze. Ale chyba tam to bardziej smakowało. Ale fajnie, że nie oceniłyśmy tych. Chyba. To tym dajemy... Wracając. Dokładnie. Ja daję 5 punktów. No, też mam się, że 5 punktów. A ja tym dam 7, bo bardzo smakują. Nie, ja... 5 mniej. A nie, nie można tak, bo to nie ma oceny. To... na 4 plus takie słabe 5, słabe 5. Czyli 4,5. Dobrze, to teraz mamy... czekoladę Hershey. Migdałową. Nie jest to w ogóle idealnego. Nie zdały, to są jedne z orzechów, które lubię tak bez niczego, więc. O nie, to jest kawałek bez tego. Dobra, tu jest i tu jest. Dobra, to teraz próbuję. Chciałbym się, żeby mi się smaki nie wymieszały. Mogę tu pójść po wodę. Dobra. Ta czekolada po prostu jest zwykłą mleczną czekoladą
z, no. Z tymi orzechami migdałami. Ani nie ma żadnego aromatu jakiegoś migdałowego lub co, i po prostu czekolada i migdały. I teraz, ocena. To jest takie zwykłe. On mi smakowało. Prostota przede wszystkim. Ja nie lubię takich prostych rzeczy, więc według mnie takie 4. A mi 6. Okej. Okay. To teraz mamy zwykłą mleczną czekoladę Hershey. I będziemy ją porównywać z naszą polską milką. Martynie, znaczy nie polską. Nie polską, ale z no, Polski. Ziemią w Polsce. Chciałabym wam pokazać, że tutaj na tych prostokącikach też jest napisane Hershey. No i tu Milka. Milka jest moją ulubioną polską czekoladą. Nie wiem jak czemu. No, jeszcze mam, poluję w ogóle na sklepach tą nową Milkę, co jest z całymi Oreo zatopionymi. A, widziałam ją na stacji. I nie kupiła? To wiesz jaka tu nowość w Polsce? Nie pomyślałam o tym. Ja się zasłoniłam. A ja nie. Dobra, więc różnią się bardzo kolorem. Milka ma większe te. No, kwadrat, prostokąciki. Milka jest jaśniejsza o wiele. Hershey ciemniejsza. Dobra. Ja chyba zacznę od tego. Mi się już wydaje, że będzie o wiele mniej słodka od Milki. Mhm. Ale i tak jest bardzo dobra. Ma... No czuć to kakao. Właśnie mi smakuje, bo nie jest taka mdła. Znaczy ja sobie zasłudziłam po tym wszystkim. Ale ja mam inny smak. Nie jest taka mdła. No taka... wytrawna bardziej. No ma jakiś tam swój smak. Dobra. Nie chcę się brać tego całego kawałka. Mhm. A teraz spróbujemy Milki. Milko. Dobra. O wiele mniej słodka, o wiele mniej słodki jest Hershey. Radzę jakby ile procent kakao. Może też tutaj. Gdzie to jest? Nie wiem, nie ma procentu naprawdę. No, Milka też nie ma. Dobra. O, jednak jest. Tutaj jest 30%. Czeka? Cześć. Nie zamówiło was jeszcze. O Boże! Mama, to się nagrywa. Masa kakaowa 30%. U mnie jest 41 gram cukru. Ale cukru. Nie wiem na ile. Chyba na 100, nie? Czekaj, może będzie gdzieś jeszcze. Tutaj jest ten biały. Jeszcze... że 41 gram cukru. Okay. A nie ma kaka. No to jest... Nie, to tutaj nie ma kaka tak naprawdę. Ja tak... Jest masło kakaowe. No. Ale bardziej mi smakuje Hershey, o wiele. Jest mi mniej tak. Słodki i ma jakby bardziej właśnie ten... kakaowy smak. Ja myślę, że Milka jest taka bardziej śliska. No. Tak się po podniemieniu.
jest bardziej pita też, jakby. A, i teraz mamy jelly beansy, takie zwykłe, owocowe, niczym się nie różnią od polskich. Ja dam te. Te niedobre, były naprawdę niedobre. Ale nie tylko smak, ale zapach. Miałam jeszcze jedne jelly beansa, musiałam dać siostrze. Nie mam. Ty możesz pomimo każdego smaku po kolei. Czekaj, no dobra, poczekaj, mam miseczkę. Pojemniczo. Berry Blue. To. Nie wiem, czy będzie z każdego smaku. Jeszcze. Berry Blue. No to była blueberry. No, a nie, to jest ten taki jakby miętowy. Tak, to jest ten. Mhm. To jest miętowy taki. Blueberry. Pokażę wam parę pierwszych i później już nie będę pokazywać. Wygląda jak takie miętowe z tych niedobrych. Czemu nie mam jest? Trzeba mi tłumaczyć. Nie, nie będziemy tłumaczyć. No. Widzisz, że berry blue się różni od blueberry? Bo może to jest jakiś. Jakiś słodycz amerykański. Berry. Co? Mówię tak, smakuje jak właśnie taki jagodowy zelek, cukierek. Taki, nie bywa sztuczna jagoda. Teraz blueberry będzie, bo jest taki granatowy to jest. Mam granatowy? Dobra. O wiele kwaśniejszy. Mi się bardziej smakuje. My też. Teraz będzie guma balonowa. Tak? To jest ten, którego jadłem i nie smakowałem. To jest chyba ten. Ten czy ten bardziej mleczny? Nie, chyba ten twój. No nie, bo nie, ten twój. Bo później to jest to candy coś tam. Zasówkę gramy. Ja lubię w ogóle kwaśne jelly beansy. No, ja też. Jest taki lemon. Lemon jest kwaśny. Miara. Ale tak naprawdę nie czuć w ogóle gumy balonowej. Czuć tylko sam cukier. Teraz będzie popcorn. Butter. O nie. Nie lubię tego. Nie polecam, naprawdę. No ja już ja wiem. No ja też, ale... Ale czekaj. Dobra. Ja ci znajdę wam. Też znajdę ten. O, to jest ten na pewno. No to weź tego już. No, to podobnie wystarczy, nie? Nie wiem. Nie lubię. Nie lubię go. Czuć popcorn. Czuć taki maślany właśnie popcorn. Tak. Ale jest ochudny. Jak popcorn, naprawdę lubię. No ale tak. Słodkiego popcorn. Taki karmelowy po prostu popcorn. Tylko, że jeszcze słodszy. Cappuccino. Ja nie lubię kaw, więc ja już wiem, że... To jest ten. To jest tam, dobra. Pokażemy wam dwie pierwsze... Nie, pokażemy wam wybrane już. Nie będziemy szły po kolei. Och, no. Nie lubię. Kluczkowe. Kluczkowe. To nie jest to. Hej, ale to będzie popcorn karmel. Nie, kukurydza karmel. To jest ten. Nie, nie wiesz go, on smakuje tak samo jak ten. Gdzie jest to? Jak myślałem, smakuje, nie ma sensu, ale dobra. Gorszy. Lepszy, nie czuć tego masła. Ale to takie nie. Taka... Nie, taka gorycz. Nie, są dobre. Trochę pudding. Chcę, żebyś zjadła tego. Taki prawie przezroczysty. To za chwilę będzie. Trudno. To kolejny, nie będę taka niecierpliwa. A co, kokonata chcesz? Pudding teraz. Pudding? To jest ten. Smakuje jak czekolada. Dobra. Czemu jest miętowy?
zębów, ta z księżniczkami. Ta, co miała być ta guma balonowa. On w ogóle nie czuć w ogóle tej czekolady. Mam robić czekoladową? Nie. Ej, chyba wzięliśmy nie tego. Ale nie ma innego. Dobra. Dobra, żeby też tak poskakać, bo jest tych znaków 40. Dobra, więc weźmy tego prawie przezroczystego. Taki? Tak, to jest jakiś tam cream soda. Czyli już tam jakiś napój. No, soda to są napoje gazowane. Na cream. Jest bardzo słodki. Sam cukier, ja bardzo. A to w ogóle jakiś właśnie film, to nawet ten znak zastrzeżony. A&V, czy nie umiem tego czytać, więc nie będę. Jeszcze będę nie będę. Ja nadal czuję tego pudding, o Boże. Ja ogólnie, jeżeli żelki są zielone, to w 90% mi będą smakować. Nie. Jest taki, który ci nie będzie smakować. Nie? Tak. A to nie jest zielony, no co to jest jakiś zielony nieudany? Taki glutowaty. Ale to jest soczysta gruszka. Znaczy jest dobra, ale... No! Nie jest zbyt dobra. Najpierw czysta gruszka takie a potem taki... Tak jakby przyprawa jest taka mocna. Taki... Stary cynamon. To spróbujmy teraz tego Leona. Nie, to jest. Nie, czekaj. To jest albo. To jest ten. Bo tam to jest kiwi. Albo. To jest taki, dobra. Nie paskowaty. Dobry. Ja lubię takie właśnie. Ale to kiwi spróbuję. Nie, Kinga. Mam lepszy pomysł. Rzuć. I spróbuj tego. Ten? Nie, ten tutaj na przykład, ten. Okej. I zgadnij, jaki to smak? Kola? Nie, ja wiem, cynamon. Ostry cynamon, ja chyba. Nie napisać cynamonu! Nie, jak naprawdę cynamon do czego? To jest naprawdę. Ohydne to jest. Dobra. To czekajcie, zrobimy przerwę, napijemy się i spróbujemy innych smaków. Wiem, że ten film jest bardzo, bardzo nudny. Więc jeżeli dotrzecie do tego momentu, to gratulujemy. I spróbujemy ostatniego na dzisiaj. Albo nie, przedostatniego. Na wizji. To jest piwo korzenne. Ciekawe, że to mogą dzieci. Bo chyba zamiast tego chocolate pudding. Spróbowaliśmy tego właśnie piwa korzennego. A. Który smakował miętowo. Piwo korzenne było miętowe. Tak, to jest... Wiesz, na to będziemy go próbować w sumie. To spróbujemy tego puddinga, jeżeli go znajdziemy. To musi być taki mega ciemny. To jest chyba... Ja znalazłam jeden, chyba to jest... Nie. Tak. To jest ten. A ten? Nie wiem, czy to nie jest cappuccino. Dobra, to przepołowię go. Ale mówię, to chyba jest to, bo patrz. Cappuccino ma takie białe kropki, a to nie ma. Nie da się przepołowić. To nie ma. Dobra, to... Czyli teraz próbujemy w takim razie chocolate pudding. No, albo Dr. Pepper. Bo wyglądałem tak samo. Nie, to jest czekolada. U mnie jest czekolada. No i tutaj czuć tam czekolady, no. Która nie jest bardzo wyraźna. Jeżeli się nie wie, co się je, to się nie będzie widziało. Może być jak strzelało to. No ale to może ten ostatni nie spróbujemy. Co ty chciałaś? Chciałam tego sernika. Czuć kakłowy sernik. To jest chyba... Nie, to jest ten. Ten. Czy jest jeszcze jeden? Dobra, to jest. Nie da się chyba z trumą. No,
słodkie. Czuć tą truskawkę sztuczną. Moje ulubione było to lemon lime. Tak, moje też. Polecam. I... O, chyba, że chcemy jeszcze... A nie, dobrze. To już w kolejnym odcinku. Więc się teraz żegnamy z wami. Pa, pa! Jeszcze raz gratulujemy wam! Dokładnie.